Dziś, specjalnie na Waszą prośbę, suplement do mojego ostatniego wideo na temat programowania kart w Lagunie Dwójce przedliftowej. Przedstawię jeszcze raz całą procedurę, tym razem jednak z wykorzystaniem urządzenia Renault Can Clip, czyli urządzenia, którym posługują się autoryzowane stacje obsługi tejże marki. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni film na ten temat. Jeżeli nie, polecam zajrzeć także i do niego, gdyż odpowiada on na wiele pytań dotyczących kart oraz ich programowania. Link macie u góry ekranu oraz w opisie do tego filmu. Informacje te są nadal w pełni aktualne, mają zastosowanie także i tutaj oraz są niezbędne do prawidłowego wykonania tej czynności. Niniejsze wideo pokazuje jedynie samą procedurę programowania. Ja wykorzystam akurat do tej demonstracji klipa w wersji 160, ale procedura we wszystkich wersjach wygląda bardzo podobnie. Będę programował dwie karty. Jedną miałem już wcześniej i działa ona poprawnie, a druga jest zupełnie nowa, zakupiona na znanym portalu aukcyjnym. A więc zaczynajmy. Włączamy zapłon, wsuwając do czytnika kartę, którą jesteśmy w stanie uruchomić nasz samochód, czyli znaną i zaprogramowaną. Nie musi być ona do końca sprawna, sterowanie radiowe centralnym zamkiem może nie działać. Ważne, aby za jej pomocą można było uruchomić silnik. Silnika jednak nie uruchamiamy. Teraz wyłączamy wszystkie możliwe urządzenia elektryczne, na przykład nawiew, radio, oświetlenie wnętrza itd. Dalej. Podłączamy sondę Renault Can Clip do gniazda OBD umieszczonego pod popielniczką oraz do naszego komputera. Uruchamiamy aplikację Clip. Następnie wpisujemy numer VIN lub przeprowadzamy procedurę automatycznej identyfikacji pojazdu. Wpisujemy dowolny wymyślony przez nas numer naprawy oraz uruchamiamy test kalkulatorów. Na ekranie kontroli integralności sieci multiplexowej naciskamy przycisk kontynuować. Wyświetlony zostaje ekran architektury pojazdu. Na liście wykrytych sterowników elektronicznych, które Renault nazywa kalkulatorami, odnajdujemy moduł zespolony w kabinie. Podświetlamy go pojedynczym kliknięciem myszy, a następnie klikamy przycisk badanie. Teraz warto jest zwrócić uwagę na pozycję PR001, czyli poziom napięcia zasilania, jakie odczytuje nasz moduł kabiny. Jeżeli wartość spadnie poniżej 11,5 V lub nawet 12 V w zależności od wersji oprogramowania kalkulatora, to programowanie kart może, ale nie musi zostać przerwane. Renault w swojej dokumentacji technicznej zaleca podłączenie prostownika do instalacji pojazdu na czas programowania kart, aby zapobiec przerwaniu procedury. Jeżeli jednak wasz akumulator jest w dobrej kondycji, to nie ma problemu i żadne dodatkowe zabiegi nie są wymagane. Nie jest to krytyczny temat, gdyż jeżeli procedura programowania zostałaby przerwana, to samochód wraca do stanu sprzed programowania, czyli działają karty zaprogramowane wcześniej. Okej, jak widać u mnie jest 12,4, czyli w porządku. Następnie przechodzimy sobie do trybu naprawy, klikając na ikonę klucza warsztatowego w prawym górnym rogu ekranu. Nasza procedura będzie podzielona na dwa etapy. Uzyskanie numeru PIN z numeru ISK oraz właściwe programowanie kart. Na początek uzyskajmy numer PIN. Przechodzę do zakładki przyuczanie. Spośród dostępnych procedur pojazdu bez klucza uruchamiam scenariusz SC003, opisany jako rezerwa. Wpisuję kod 5938. Kod ten jest stały i niezmienny. Pasuje on także do poliftowych lagun dwójek. Klikamy klawisz zatwierdź. Z wyświetlonego ekranu odczytujemy wartości bajtów pamięci od 18 do 23. Zwracamy przy tym uwagę, aby nie pomylić zer z dużą literką O. Uruchamiamy program Renault PIN Extractor. Przechodzimy do zakładki ISK. Wybieramy immobox MC68HC912DG128. Dla naszej laguny dwójki przedliftowej. Tak na marginesie, dla laguny poliftowej cała procedura jest bardzo podobna. Należy wybrać immobox oznaczony jako UCH95160. Następnie do pola ISK Code przepisujemy wartości bajtów pamięci od 18 do 23, o których mówiłem przed chwilą. Robimy to bez żadnych spacji, należy również zachować wielkość znaków. Następnie klikamy przycisk ISK to PIN. No i mamy wygenerowany nasz kod PIN. Będzie nam on potrzebny w dalszej części procedury. Nie zamykamy PIN ekstraktora, a jedynie go minimalizujemy, ponieważ również i on będzie niezbędny. OK, klikamy na przycisk zakończyć. Pora na właściwe programowanie kart. Przechodzę do zakładki przystosowania w trybie zabezpieczenia, czyli ikona silnika z kluczykiem. Uruchamiamy scenariusz SC010, opisany jako przyuczenie kart. Zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie, wyjmujemy kartę obecną w czytniku oraz klikamy klawisz następny. Komunikat przypomina nam o konieczności przedstawienia wszystkich kart, które mają współpracować
z naszym pojazdem. Karty, których nie użyjemy przy programowaniu, nie będą działały. Tłumaczyłem to szerzej w poprzednim filmie. W skrócie, wkładamy wszystkie karty, także te, które leżą w domu jako zapasowe, jeżeli chcemy, aby nadal działały. Oczywiście wkładamy także nowe karty, które chcemy zaprogramować. Klikamy następny. Teraz wsuwamy pierwszą kartę do czytnika, do oporu. Jeżeli mamy kartę z trzema przyciskami, czyli hands-free, to wkładamy ją jako pierwszą. W przeciwnym wypadku funkcja wolne ręce nie będzie działać poprawnie. Klikamy następny i czekamy kilka sekund. Następnie na polecenie systemu wyjmujemy kartę z czytnika i klikamy następny. Teraz system pyta nas, czy chcemy zaprogramować więcej kart. Jeżeli macie więcej niż jedną lub chcecie doprogramować drugą nową kartę, klikacie na tak. Ja posiadam dwie karty, więc odpowiadam twierdząco, a następnie na polecenie systemu wkładam i wyjmuję drugą kartę. Tak samo postępujemy z każdą kolejną, jeżeli macie więcej niż dwie karty. Ok, więcej już nie posiadam, klikam więc na nie. Na ekranie widzimy teraz wygenerowany przez urządzenie klip, tak zwany kod wyjścia, ważny przez 60 minut od momentu wygenerowania, oraz pole do wpisania kodu wejścia. Teraz do akcji znów wkracza Renault PIN Extractor. Zaznaczam sobie wcześniej wygenerowany kod PIN i kopiuję go do schowka, aby nie musieć ręcznie go przepisywać. Następnie przechodzę do zakładki klip. Zostawiam domyślny rodzaj wyliczenia, wszak potrzebujemy uzyskać kod wejścia. Wklejam ze schowka wcześniej uzyskany PIN oraz, uwaga, usuwam z niego wszystkie spacje. Następnie wprowadzam numer VIN naszego pojazdu, zwracając uwagę na wielkie litery. Tutaj mała uwaga na samochody, w których ktoś w wyniku awarii podmieniał tzw. zestaw startowy, czyli moduł wnętrza, komputer silnika, kartę oraz blokadę kolumny kierowniczej, na używany, pochodzący z innego pojazdu. Jeżeli te komponenty nie zostały prawidłowo przyuczone, a niestety mało kto w naszym pięknym kraju robi to prawidłowo, to należy podać numer VIN, który odczytuje klip z modułu UCH, a nie faktyczny numer VIN naszego pojazdu. Ok, teraz należy uzupełnić pole OutCode naszym kodem wyjścia, wyświetlanym przez klip. Robimy to także wielkimi literami oraz bez żadnych spacji. Teraz możemy już kliknąć na Calculate. Uzyskujemy tak zwany INCODE, czyli kod wejścia. Kopiujemy go do schowka, wklejamy w aplikacji klip i klikamy zatwierdź. Jeżeli wszystkie kody przepisaliście prawidłowo, system ponownie żąda od nas przedstawienia kart, w takiej samej kolejności jak poprzednio. Wkładamy więc pierwszą kartę do czytnika i klikamy następny. Widzimy ilość przyuczonych kart, póki co jedna. Wyjmujemy kartę z czytnika i klikamy następny. Jeżeli posiadamy więcej niż jedną kartę, wczytujemy ją oraz każdą kolejną w identyczny sposób. Za każdym razem licznik przyuczonych kart będzie zwiększał swoją wartość. Po ostatniej karcie i kliknięciu w następny następuje zapisanie danych do pamięci. Cierpliwie czekamy. Napis koniec testu oznacza konieczność spożycia piwa. Ilość sztuk zależy od ilości kart, które zaprogramowaliście. To bardzo ważny element procedury programowania, nie ignorujcie go. Pamiętajcie również o docięciu grotu w waszej nowej karcie. Przydaje się on w sytuacjach awaryjnych. Należałoby jeszcze wspomnieć, że czas pomiędzy każdą z czynności w trakcie programowania kart nie może przekroczyć 5 minut. Jeżeli przekroczycie ten czas lub też któryś z kodów nie pasuje, to zostanie wyświetlony taki oto szary, pusty ekran i całość należy wtedy rozpocząć od początku. I to w sumie tyle. Mam nadzieję, że do trzech razy sztuka, bo ten film jest moim trzecim filmem traktującym o kartach. Polecam wam także kanał mojego kolegi Laguna Fana. Link jest właśnie wyświetlany na ekranie. Znajdziecie go również w opisie. Pozdrawiam was i do następnego razu.